Jak przyjrzałem się życiorysowi Eugeniusza Bodo, to coś mi się tu nie zgadzało. Bodo został zabity w niewiadomych okolicznościach. Działał jako pod przykrywką, jako szpieg niemiecki. On taką straszną śmiercią zginął. Serce mi się ściska. Już taki jestem zimny pan i dobrze mi z tym bez zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny pan. Bodo, a właściwie Bohdan Eugeniusz Junot, był chyba najbardziej popularnym i uwielbianym aktorem dwudziestolecia międzywojennego. Urodził się 28 grudnia 1899 roku w Genewie. Był synem znanego kierownika kabaretu Wikin, Teodora Junot, z pochodzenia Szwajcara. Swoje pierwsze sukcesy zaczął odnosić już w wieku kilkunastu lat. Role nieme przygotowały jego ekranową karierę, a wprowadzenie dźwięku uczyniło go jedną z największych polskich przedwojennych gwiazd. To był amant przedwojennego kina nietypowy, bo w tym czasie obowiązywała taka idealna przystojność mężczyzny. Bodo był człowiekiem szerokiej twarzy, lekko przeciężkawym, chodzącym trochę słoniowato, a jednak był tym, który ożywiał wyobraźnię nie tylko kobiet. Raz, dwa. Nikt mnie nie obchodzi dziś oprócz ciebie. Każ na koniec świata pójść, pójdę też. On był w życiu osobistym bardzo szarmancki, primo. On był inteligentny. On był dowcipny. Budowa bardzo prosta. Chciałbym tym objaśnić konstrukcję. A więc jest to dwupętodowo czterooktodiowa superheterodyna z podwójnym napędem, automatycznym magnoskopem i telesynchronizacyjno-magnetyczno-elektryczno-dynamo przeciwzanikową eliminacją fal. Prawda, jakie to proste? Ja byłem uczniem, gimnazistą gimnazjum koedukacyjnego. To wszystkie moje koleżanki dosłownie za nim szalały. Bodo był urodzonym człowiekiem kina. Reżyserował, pisał scenariusze, produkował filmy. W ciągu 13 lat zagrał w ponad 30 produkcjach. Kilka z nich sam zrealizował. Przez całe międzywojenne dwudziestolecie występował m.in. w Qui pro quo, Nowym Perskim Oku czy w końcu w Wielkiej Rewii. Otworzył też słynną kawiarnię Cafe Bodo, gdzie również występował. Śpiewane przez niego w filmach piosenki były szlagierami. Baby, ach te baby, szlag by je łyżkami jadł. Węgi chłopców w swym ręku lamie sztaby. Względem baby jest tak jak to dziecko całkiem słaby. Latem 1939 roku Bodo jako reżyser i aktor przygotowywał film Uwaga, szpieg! Dramat sensacyjny o walce polskiego kontrwywiadu przeciwko niebezpiecznym i przebiegłym szpiegom, wrogom narodu. Prace nad filmem były dość zaawansowane. Niestety wybuch wojny przekreślił dalsze plany Junot. Po zakończeniu kampanii wrześniowej aktor wyjechał na wschód. Dotarł do Lwowa i choć podjął działalność estradową, coraz częściej wspominał o wyjeździe. Jak wynika z listownych relacji jego znajomych, chciał wyjechać do Ameryki, korzystając z tego, że ma szwajcarski paszport. Nagle słuch o nim zaginął, przestał się pokazywać. Jedni mówili, że się ukrywa, inni, że widzieli jego śmierć. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co się stało z popularną gwiazdą kina. Jak przyjrzałem się życiorysowi Eugeniusza Bodo, a szczególnie ostatniemu okresowi, czyli wojennemu, to coś mi się tu nie zgadzało. Coś tu było tajemnica. W encyklopediach to było, że albo zginął w niewiadomych okolicznościach, albo były już też takie, że w 1943 roku na terenie Związku Radzieckiego. Chcąc rozwiązać zagadkę tajemniczych losów Eugeniusza Bodo, Stanisław Janicki jeszcze w latach 70. w prowadzonym przez siebie programie w Starym Kinie poprosił widzów o nadsyłanie wspomnień związanych z postacią sławnego aktora. To, co mnie zastanowiło, to była jakaś grupa 20 chyba listów, 20 kilku, które dotyczyły jego śmierci. Ale to nie było ważne, że one dotyczyły jego śmierci. Tylko że te listy, te relacje o śmierci, te wersje śmierci Eugeniusza Bodo
były wzajemnie absolutnie się wykluczające. Jeden z pierwszych listów mówi, że latem 1941 roku Bodo wraz z grupą oficerów polskich usiłował przekroczyć granicę rumuńską, by zaciągnąć się do Wojska Polskiego na zachodzie. Cała grupa Polaków wpadła jednak w ręce pograniczników sowieckich i w śniatyńskim więzieniu w bestialski sposób została wymordowana przez NKWD-zistów. W następnym liście pojawia się kolejna wersja śmierci aktora. W roku 1942 Niemcy wysiedlili nas do Przemyśla. I tu usłyszałam, że Bodo miał występ gdzieś pod Lwowem. I na scenie opowiadał anegdotę o psie, który najpierw był duży, pokazał ręką, a potem mały. Na sali znajdowali się Niemcy, którzy uznali, że była to aluzja do wielkości Niemiec. I po zejściu ze sceny zastrzelili go. Widzowie piszą również, że byli naocznymi świadkami śmierci Bodo. W czerwcu 1941 roku, po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski, chodziliśmy po znajomych domach. Byliśmy między innymi u Body. Zastaliśmy go zakłutego bagnetem przy własnym biurku. Janicki nie był jedynym śledczym losów Eugeniusza Bodo. Profesor Niedzieja, badając tajemnicę cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, dowiedział się, że jest na nim pochowany m.in. Żuno Bodo. Spotkałem tu u mnie, w moim mieście w Opolu, człowieka, który powiedział tak. Byłem świadkiem. Chyba jestem ostatnią osobą, która widziała Eugeniusza Bodo. Po napaści Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki we Lwowie wprowadzono stan wojenny. Wydano zakaz poruszania się po mieście. Józef Misiak, pracownik lwowskiej telekomunikacji, został wysłany w okolice ogrodu jezuickiego, żeby naprawić zerwaną przez wybuch bomby łączność. Nie spodziewał się, że zobaczy coś, czego nie zapomni do końca życia. Józef Misiak mówi, schowałem się za wysokim żywopłotem. Przyklęknąłem. Patrol podszedł do tej młodej pary. Poprosił o dokumenty. Słyszałem strzał. Byłem przekonany, że byłem świadkiem, jak zabito Eugeniusza Bodo. Ten mit Boda, ta legenda Boda musiała być taka, że ludzie, którzy gdzieś tam tylko się jakby o to otarli, nagle w nich powstawała wersja, w którą oni wierzyli. 20 lat temu w Rosji ukazała się książka Alfreda Mirka, muzykologa polskiego pochodzenia. Dziennik więźnia jest wstrząsającą opowieścią człowieka, który większość swojego życia spędził w łagrach. Profesor poświęca rozdział książki towarzyszowi niedoli z moskiewskiego więzienia na Butyrkach, Eugeniuszowi Bodo. To fragment wspomnień profesora z pierwszego spotkania z polskim aktorem. Jeśli by on nie nazwał się, ja by go nie uznał. Plaś on nie snimał, on nie spał, on nie wchodził dniem. Gdyby się nie przedstawił, nie poznałbym go. Był przygarbiony, chodził w płaszczu, którego nie zdejmował, spał w nim. Jasny płaszcz z podszewką. Postarzał się o jakieś 15 lat. Siedzieliśmy na pryczy i rozmawiali. Swoją opowieść zaczął od tego, jak się tu znalazł. "26 czerwca 1941 roku czołgi niemieckie podchodziły już pod Lwów. Weszło do mnie dwóch. Zaproponowali mi, żebym się ubrał i pojechał z nimi. Byłem przekonany, mówił Bodo, że chcą mnie uratować przed niemiecką okupacją. Wsiedliśmy do samochodu i pędziliśmy bez wytchnienia, żeby się wydostać z zachodniej Ukrainy. Zatrzymaliśmy się dopiero wieczorem w jakimś dużym mieście. Zamknęli mnie w garażu siedziby NKWD. W ciągu tej nocy napiłem się tylko wody z kranu. Pomknęliśmy do Moskwy. Tu już było spokojnie, strzałów nie było słychać. Przywieźli mnie do Butyrek, mówił Bodo, i tak tu siedzę. Nocą milknie ostatni dźwięk,
wszystko zamarło. W ciszy na oślep skrada się lęk, chwyta za gardło. Potem dowiedziałem się, że go przewieźli do więzienia w Ufie, następnie do obozu w Kotłasie. W więzieniach i obozach istnieje taka swoista poczta, telegraf. Pytałem ciągle o polskiego aktora i dowiedziałem się, że był, że umarł w łagrze. Opis się zgadzał. Też są świadkowie, którzy widzieli, jak on był ładowany właśnie w butyrkach. On nie był w stanie już jeść. Był podtrzymywany po prostu przez współ towarzyszy swoich. Po prostu on był wleczony już właściwie do tego samochodu. Także to już była agonia. Został po prostu na noszach wyniesiony do zbiorowego grobu, wrzucony bez żadnego numeru, przywiązanego do ręki czy nogi. I na tym się w ogóle cała jego epopeja skończyła. Opowieść profesora Mirka zostaje oficjalnie potwierdzona. Do śledztwa dołącza kolejna osoba, dla której rozwiązanie zagadki śmierci Eugeniusza Bodo było celem życia. Przyszedł czerwiec 1989 roku, no i ja rozpoczęłam batalię. Pisałam do Sejmu, do Czerwonego Krzyża, do karty, do prezydenta Wałęsy, do prezydenta Rosji pana Jelcyna. I kancelaria prezydenta na Kremlu przesłała moją prośbę do rosyjskiego Czerwonego Krzyża. I rosyjski Czerwony Krzyż przesłał pismo, w którym zawarte były wszystkie dane dotyczące śmierci, aresztowania i śmierci Bodo. Dwie fotografie przysłał do Warszawy do PCK. Wydawać by się mogło, że tajemnica międzywojennej gwiazdy filmowej została rozwikłana. Nasuwa się jednak dręczące pytanie, czym powodowało się NKWD, zatrzymując Bodo? Z jakiego powodu był przetrzymywany przez prawie 2 lata w więzieniu? Jakie zbrodnie mu zarzucano? Musiało minąć jeszcze trochę czasu, zanim otwarły się kolejne karty z życia Junot. Było to możliwe dzięki pomocy Grzegorza Jakubowskiego, nieżyjącego już twórcy archiwum IPN-u. Niezwykle pomocne były jego kontakty z rosyjskimi służbami i znajomość archiwum NKWD. Udało mu się zdobyć naprawdę dokumenty, których oficjalną drogą się nie udawało zdobyć. Niejako przy okazji, w prezencie, dostał od jednego z tamtejszych oficerów, wysokich oficerów służb rosyjskich, całą dokumentację dotyczącą właśnie Eugeniusza Bodo. Tych dokumentów wcześniej nie było. Jeżeli ktoś o nie pytał, starał się je odnaleźć, to rozbijał się o mur pod tytułem "To wszystko jest w Moskwie". Tutaj nagle te dokumenty znalazły się w Polsce i nam się udało jako pierwszym do nich dostać. Walczak i Duda dotarli do niezwykle dokładnych, skrupulatnie zapisanych przesłuchań Bodo. Stenogramy, pisma, notatki, akt oskarżenia, akt zgonu są dopełnieniem tragicznej historii aktora. Lektura tych dokumentów jest wstrząsająca. Dzięki nim po raz kolejny przekonujemy się, jak bezwzględne były mechanizmy działania sowieckich służb w okresie II wojny światowej. Stajemy się tak naprawdę świadkami tego, jak NKWD zabiło Bodo. Odpowiadał wprost na pytania dotyczące jego produkcji filmowych, jego podróży zagranicznych. Mówił, z kim się spotyka. Odpowiadał tak, jak było, zwyczajnie. Nie grał roli jakiegoś bohatera, nie grał także roli człowieka złamanego w trakcie śledztwa. Któż mógł przewidzieć, że powtarzana przez Junot z taką zaciętością wersja, że jest przede wszystkim obywatelem Szwajcarii, wersja wydawać by się mogło bardzo bezpieczna, okaże się tak naprawdę jego paszportem na Sybir. Opowiadał, że tak naprawdę ma przede wszystkim szwajcarskie obywatelstwo, bo tam się urodził, a obywatelstwo polskie jest jakby jego drugie. No, przede wszystkim czuje się jednak obywatelem Szwajcarii. Uważał bowiem, że lepiej w tych warunkach okupacji radzieckiej, we wrażym kraju, mówić, że się obywatelem neutralnego, mocnego państwa, jakim jest Szwajcaria. Niestety nie wiedział, że ci ludzie na wschodzie myślą zgoła zupełnie inaczej. Wasze nazwisko, imię i imię ojca. Junot Bodo, Eugeniusz Bohdan Fiodorowicz. Jakiej jesteście narodowości?
Jestem narodowości szwajcarskiej. Obywatelem jakiego kraju jesteście? Jestem obywatelem Szwajcarii. Jeśli ktoś jest polskim aktorem, a legitymuje się paszportem szwajcarskim, no, każdego by to zastanowiło, a dla NKWD to była gratka nieprawdopodobna. Można powiedzieć, że śmierć Eugeniusza Bodo była absurdalna, że tak naprawdę miał pecha, ponieważ wynikało to oczywiście z głupoty i niewiedzy jego oprawców, oprawców z ČK, oprawców z KGB, którzy nie wiedzieli, że człowiek może mieć podwójne obywatelstwo. Ostatni raz, kiedy byliście w Niemczech? Ostatni raz byłem w 1938 roku. A na jak długo zatrzymywaliście się w Niemczech? Zatrzymywałem się na tydzień, na 10 dni. Dlaczego więc jednak nie chcecie wymienić swoich znajomych z Niemiec? Przecież byliście tam 7 razy i przez te 7 razy nie mieliście znajomych? Są to brednie! NKWD mu zarzucało, że jest on szpiegiem niemieckim. W związku z tym molestowali go bez przerwy. Ile razy był w Niemczech, kogo znał w Niemczech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to był kilka razy w Niemczech, ale w sprawach wyłącznie służbowych i bardzo krótko. Przesłuchujący oprawcy na przykład interesowali się, dlaczego jedna z kawiarni w Warszawie nosi jego nazwisko w swojej nazwie. Dlaczego właściciel owej kawiarni ma jakieś takie niemiecko brzmiące nazwisko? Czy to przypadkiem nie była jakaś przykrywka dla szpiegowskiej, wywrotowej działalności Eugeniusza Bodo? Służbistów NKWD interesował każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, który ich zdaniem mógłby wskazywać na szeroko zakrojoną wywiadowczą działalność Eugeniusza Bodo. Liczne podróże, umiejętność posługiwania się kilkoma językami, przypadkowi znajomi z Niemiec, czy też nawet osoby, z którymi Bodo stykał się w dzieciństwie, były dla przesłuchujących kolejnymi klockami w ich absurdalnej układance. Sam fakt, że można się było wychować w miejscu, w sąsiedztwie ludzi o nazwiskach niemiecko brzmiących, ludzi pochodzenia żydowskiego, było czymś oczywiście podejrzanym i wskazującym na tym, że jeśli Bóg wie jakim kosmopolitą, ma się kontakty na całym świecie, jest się agentem bodaj wszystkich służb. Bodo musiał udowadniać, że nie jest szpiegiem. No jak miał to udowodnić? Zwłaszcza, że nakręcił film o szpiegach. No jeżeli takie oskarżenia są formułowane przez państwową służbę z poważnych ludzi, wydawałoby się, to jak się przed tym bronić? I Bodo się nie mógł przed tym bronić. Jaką rolę odgrywaliście w filmie Uwaga szpieg? Grałem rolę oficera służby kontrwywiadowczej, która demaskuje szpiegów. Z kim konsultowaliście się w tej sprawie? Z przyjacielem. Lecz przecież on też nigdy nie był oficerem. Nie wiem, ale ja się z nim konsultowałem. Wiecie, że ja wam nie wierzę. To niemożliwe. Ale jeżeli przypuśćmy, gram rolę jakiegoś robotnika rolnego. Biorę się do pługa, podczas gdy na tej pracy nic się nie zna. A jednak pokazuję, że idę z broną i orzę ziemię. Rosjanie uznali, że skoro brał udział w takim filmie, to robił to specjalnie. Działał niejako pod przykrywką, jako szpieg niemiecki na terenie Polski i specjalnie został na terenie Związku Radzieckiego, by szpiegować Armię Radziecką, Związek Radziecki i donosić wrogiej stronie, czyli Niemcom. Dziwić może fakt, że sławny w całej Polsce aktor, odznaczony przez polski rząd Złotym Krzyżem Zasługi, znikąd nie otrzymuje pomocy. Wreszcie przychodzi sierpień 1942 roku. Do więzienia w Ufie przychodzi list od Aleksandra Mniszka, pierwszego sekretarza polskiej ambasady, wnioskujący o uwolnienie polskiego aktora. Taki list dla niejednego byłby wówczas wybawieniem. Niestety nie dla Żuno. W tej historii smutne i takie gorzkie jest to, że polska ambasada, starając się pomóc Bodo, w efekcie wyświadczyła mu niedźwiedzią przysługę. Powiedzcie, czy nie znaliście Aleksandra Mniszka? Aleksandra Mniszka nie znałem. I o tym człowieku nigdy nic nie słyszałem. Czy znaliście profesor Kot? Profesora Kot również nie znałem. Jeżeli nie znaliście Aleksandra Mniszka, to wytłumaczcie, dlaczego on przysłał do was, do więzienia miasta Ufy, list z 20 sierpnia 1942 roku, który zostaje wam przedłożony. Nie wiem. Raz jeszcze potwierdzam, że zawsze byłem i jestem obywatelem Szwajcarii.
fakt, że nagle interesują się nim jacyś dyplomaci polscy, wzbudziło ogromne podejrzenie wśród KGB. Oznaczało bowiem, że tak naprawdę musi być jakimś mega podwójnym wręcz szpiegiem. Nie tylko szpiegiem niemieckim, ale bodajże szpiegiem polskim, a może i brytyjskim. Bóg wie jaki. Choć NKWD w sporządzonej notatce wyraźnie stwierdza, że nie znaleziono dowodów na wywiadowczą działalność Eugeniusza Bodo, to jednak uparcie podtrzymuje, że skoro aktor jest obywatelem Szwajcarii, a figuruje w przedłożonych przez Polaków spisach poszukiwanych obywateli polskich, to zainteresowanie ambasady jego losem nie może być przypadkowe. Życiem Bodo rządził okrutny przypadek i absurdalne zbiegi okoliczności. Gdyby tylko przyznał, że jest Polakiem, byłby zapewne już o krok od uwolnienia spod rosyjskiego jarzma. Niestety, jako obywatel Szwajcarii, nie podlegał dekretowi z 1941 roku, zawartemu w układzie Sikorski-Majski, o zwolnieniach więźniów wojennych i politycznych przebywających w obozach i na zsyłkach na terenie Związku Radzieckiego. Paszport szwajcarski w czasie II wojny światowej to był najbezpieczniejszy dokument świata. Dlatego, że ze Szwajcarią zarówno jedni, jak i drudzy, jak i trzeci utrzymywali dobre stosunki, wiadomo z jakich powodów. I nagle okazuje się, że jednego nikt nie wziął, znaczy Bodo też nie wziął pod uwagę, że ówczesny Związek Radziecki i ówczesne już praktyki NKWD i aberracja Stalina posunęły się tak daleko, że to są ludzie, którzy nie cofną się przed niczym. Kolejna nadzieja pojawiła się, gdy został uznany za inwalidę niezdolnego do pracy w obozie. Wyraźnie bowiem zasugerowano wtedy, by go po prostu zwolnić. Niestety, los zakpił z niego po raz kolejny. Nie doczekał się Bodo na potwierdzenie owej decyzji. 4 miesiące później, 7 października 1943 roku, zmarł. Gdzieś, jak się człowiek wpatruje, to widzi te oczy, figlarne oczy, które znamy z jego filmów. Tylko one zostały w tej ziemistej, szarej, brudnej twarzy. Ten worek, w którym jest ubrany, potworny. Te jego ostatnie dni to musiał być rzeczywiście dramat nieprawdopodobny. Dla mnie najbardziej wstrząsające było to, że on przez te prawie 2 lata nie zdjął płaszcza, w którym był. To już znaczy naprawdę, że już człowiek się po prostu poddaje. Teraz, jak wspominam te jego ostatnie chwile, to nie mogę sobie wyobrazić Eugeniusz Bodo, ten lew salonowy, w takich warunkach zginął. Przecież on nikomu nie zawinił. Nikomu. Przecież taki był dobry dla ludzi, pomagał jak mógł ludziom, a jednak taki koniec okropny miał. Ale wspomnienia pozostały cudowne. Tak. I go nigdy nie zapomnę. Nigdy go nie zapomnę. Nigdy.